jest żywym dowodem na to, że jeśli chcesz, masz siłę woli, wiarę, to możesz. Możesz pokonać słabości, błysnąć wielkim talentem, żyć aktywnie i zdrowo. Podążymy tropem Małgorzaty Pińkowskiej, aktorki w sztuce życia o odporności życiowej i tej zdrowotnej. Małgosiu, bardzo się cieszę, że Cię widzę. Piękną, młodą. Znana jesteś przede wszystkim widzą telewizji z teatrów, telewizji, no i oczywiście z kultowego M jak miłość Marysia Zduńska. Przypominają mi się takie słowa Jana Englerta, że miałaś wydrapać z siebie kobiecość. Ja patrzę na kobietę, która przede mną siedzi, niezwykle kobiecą. O co chodziło z tą kobiecością? A to jest długa historia. Jan Englert był jednym z profesorów, którym bardzo dużo zawdzięczam w swojej drodze zawodowej. No wiesz, byłam młoda, miałam, nie wiem, 19, 20, 21 lat. Jakby ja jej nie czułam. I ale co to znaczy nie czułaś? To znaczy jaka byłaś? Że jak się jest młodym, to do końca nie wie się, kim się jest i się siebie szuka. Ja jestem teraz taka mądra, ponieważ mam córkę, która ma 20 parę lat i widzę, jaka jest śliczna, jakie ma piękne oczy, jaka jest mądra i ciągle zachodzę w głowę, dlaczego ona sobie z tego nie zdaje sprawy i myślę sobie, że jak będzie miała więcej lat, to ona dopiero zrozumie, kim jest, no i to tak jest, no jest taki proces. No więc być może ja jestem teraz w tym momencie, że już tak się osadziłam i wiem, gdzie mam początek, środek i zakończenie. Mam teraz 20 parę lat więcej, no i wreszcie dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że w tym wieku poczułam, kim jestem. No dobrze, więc jak się czujesz na takim etapie dojrzałości? Co się zmieniło w Twoim życiu? W kontekście kobiecości ty bardziej sobie ufam i daję sobie więcej luzu. Czyli na przykład jak jestem zmęczona, to potrafię w dresie i w bejsbolówce sobie pójść do sklepu i mam w nosie, jak wyglądam. Ale z drugiej strony bardzo dbam o to, co jem. Staram się ćwiczyć, mam mnóstwo wokół siebie kobiet, które ćwiczą, uprawiają sport, chodzą na jogę i widzę, jakimi są osobami, więc wiem, że jest to bardzo ważne dla ciała. No i być może też pojęłam, że ciało to jest takie schronienie dla ducha, więc dobrze by było o to schronienie zadbać. Jakie drzwi przed sobą otworzyłaś po 40? Moje życie w ogóle jest takie, że wiele rzeczy dzieje się poza mną. Ja jak ta gapa biegnę za tymi doświadczeniami i myślę sobie, aha, to o to chodziło. Więc jakie drzwi? No na pewno, wiesz, no mam więcej dystansu do siebie. Co ci dało ten dystans? No wszystkie te moje doświadczenia, które zebrałam, a mam ich troszeczkę dużo na swoim koncie. Przestałam za bardzo się wszystkim martwić, zaczęłam odpoczywać, na przykład jak jestem zmęczona. Moja córka jak mnie zobaczyła, że ja sobie robię piżamowy dzień, to się pytała mnie chyba z 10 razy, mamo, ale naprawdę nic ci nie jest. A ja chodziłam rozbawiona i mówiłam, Inka, słuchaj, to jest niesamowite, ja odpoczywam. Ja wyobraź sobie, że na przykład dzisiaj nie wykonałam żadnego telefonu i tak jej się chwalę i ona troszeczkę nie dowierza, że takie rzeczy robię, ale to mi daje bardzo dużo radości i sił. Uwielbiam grać w tenisa i od 8 lat gram w tenisa. Od 2 lat gram naprawdę regularnie, przynajmniej 2 razy w tygodniu. Daje mi to wiele radości. Chodzę na basen, ćwiczę jogę i ona jest niesamowita, bo wydaje mi się, że ja już tyle rzeczy wiem, a jak pójdę do dobrego nauczyciela, to mnie wszystko boli i odkrywam nowe partie mięśni. Rzeczywiście dużo robię fizycznie. Być może to wynika z charakteru, tak? Ja jestem dość dynamiczna. Czy sport nauczył Cię czegoś wyjątkowego? Bo tak. Sport to nie tylko ciało. Och tak, mam taką koleżankę, aktorkę, z którą od 2 lat przegrywam w finale. I powiem Ci, że ja z nią przegrywam głową. To jest niesamowite, bo ja z nią tak chcę wygrać, że kompletnie się blokuję na wszelkie okoliczności przyrody i po prostu z nią przegrywam. Taką zawodniczką była do niedawna Ula Dudziak. Jak z nią wchodziłam na kort, ona długo, długo gra w tenisa i gra szalenie mądrze. Ja zawsze chciałam skończyć z nią piłkę, chciałam wygrać, chciałam z takim przytupem zakończyć, a Ula spokojnie odbierała te piłki i tak mnie uczyła, że spokojnie, to znaczy pozwalała mi się pomylić. Spokój, ona to jest trzeba przyznać. Pozdrawiamy Ulę. Tak, bardzo serdecznie. Wracając do tenisa, on jest niesamowity, bo on mnie wiele uczy o mnie samej. Jeżeli odpuszczam i mam tak zwany luzik, no to wszystko staje się przyjemniejsze i łatwiejsze. Jeżeli się spinam i szalenie chcę wygrać,
No, to mi się to nie udaje i jestem też zawodniczką, która w tym roku złamała dwie rakiety na korcie. Ale robię to oficjalnie, po prostu mówię, jestem zła, idę w kąt i tak bdą, bdą tą rakietą. No to jeszcze to dzisiaj spróbujemy chyba na tym korcie, abyś nie złamała tej rakiety na mnie, bardzo cię proszę. Jesteś równocześnie aktorką, prowadzisz swoją firmę. Czy ta energia życiowa, którą masz w sobie, to zawdzięczasz właśnie temu, że uprawiasz tyle dyscyplin sportu? Może powiem niepopularną rzecz, ale wiesz, tą energię to zawdzięczam w pierwszej kolejności. Jak zwał, to zwał, tatusiowi? Ale Bogu. Tatusiowi? Genom. Ale tak naprawdę masz dużo racji i uprawianiu sportu, bo to wszystko pionizuje, tak? Tę energię, którą mam. No i to mi bardzo pomaga. Odporność. Czym jest dla ciebie odporność? Odporność jest tym, za co jesteśmy odpowiedzialni, dla mnie. Czymś takim, o co powinniśmy zadbać. Czy jesteś odporna psychicznie? Oj, coraz bardziej myślę. Znaczy, generalnie dla wszystkich ludzi z zewnątrz jestem szalenie odporna. Tak mnie odbierają. Natomiast czy ja wiem? No wiesz, ja jestem nadwrażliwa. A ponieważ już mam tyle lat, ile mam, w związku z czym wiem, jakie guziczki mi się wciskają i czasami, jak jestem wypoczęta, jak dbam o siebie, jak mam ten lepszy moment, bo przecież życie jest procesem, nie jest stałe, konstans, byłoby nudne. To jest po prostu sinusoida i raz jest tak, raz jest tak. W związku z czym, jak mam tę górkę i ten lepszy moment w swoim życiu, to wtedy wiem, które guziczki wyłączać, albo potrafię się śmiać. Mówię, aha, już bym chciała zareagować, już bym chciała odpowiedzieć. Otóż nie zrobię tego. Dlaczego? No bo po co? Odporna na miłość? Nie, nie, Panie Boże, żebym nie była odporna na miłość. Nie, nie. A zdrowie? Co robisz dla swojej odporności? No staram się dobrze jeść, nie jem mięsa. Zastępuję białko białkiem roślinnym. Doceniam dobre jedzenie i doceniam wspólne biesiadowanie. Słuchaj, to zapraszam Cię, moja droga, do kuchni. Było takim przełomowym momentem, że postanowiłaś zacząć żyć zdrowo. A, znowu geny, ponieważ mój ojciec cały czas nas skatował ziółkami, a potem zdarzyła się taka rzecz w moim życiu, że powinnam była pomyśleć o sobie. Uczyłam się gotować makrobiotycznie i jestem zakochana w makrobiotyce. To jest taka siostra kuchni pięciu przemian, tylko jest bardziej prosta. Makrobiotyka mówi o dwóch elementach, yin i yang, czyli całą rzeczywistość i wszystko, co tutaj jest, na dwie energie, które jakby rządzą światem, a kuchnia pięciu przemian jest bardziej subtelna, ponieważ dzieli świat na pięć elementów. No dobrze, to teraz jeśli chodzi o odporność organizmu. Nie ma, czy... nie ma, bo ja lubię się mądrzyć na ten temat, dobrze. Co robisz, żeby właśnie wzmocnić tą swoją odporność organizmu? Jakie danie? To jest takie danie bardzo proste, ja je szalenie lubię, robi się je bardzo szybko. Ja gotuję ziemniaki na parze, co prawda powinny one być ugotowane w mundurkach, ponieważ wtedy są o wiele, wiele zdrowsze. Są warzywa, które są szalenie ważne. One wszystkie mają smak słodki, a smak słodki to jest coś, co ja uwielbiam. Kroisz czy w całości? W całości, w całości. Przy okazji maska na twarz. I oczywiście możemy od razu włożyć rybę. Ryby nie doprawiasz? Nie, nie doprawiam ryby, ponieważ zaraz ją doprawimy, jak to się wszystko zrobi. I to się tak kitłasi. Czymś, co ja uwielbiam, się zakochałam w tym smaku. Nawet proszę Cię powąchaj, jest to olej lniany. Figowy. To jest olej, który jest tłoczony na zimno. Aczkolwiek moja mama fizyk, biofizyk, śmieje się i mówi, jak jest tłoczony na zimno, skoro i tak jest przecież wytłaczany, jest jakaś tam temperatura. Dobra, jak zwał, tak zwał, tłoczony na zimno. I on jest fantastyczny. Ja go właściwie dodaję do wszystkiego, do wszystkich warzyw. Posypuję potem warzywa, które gotuję na parze, słonecznikiem albo dynią. Potem solę i pieprze i to jest wykwintne. No i oczywiście natka od pietruszki, tak, pycha, pełna witaminy C, więc jeśli chce się zwiększyć odporność, to jest dobry trop. Czy ty również działasz w jakichś organizacjach kobiecych, wspierasz kobiety? Bo przecież wiek dojrzały to jest wiek, kiedy mamy dla siebie więcej czasu. Okazuje się, że teraz kobieta w wieku 40-50 lat jest kobietą młodą, przed którą drzwi są otwarte i ona powinna coś z sobą, czy powinna. Fajnie, gdyby zrobiła i chce, tylko nie bardzo znajduje możliwości, ponieważ mamy zakodowane, że kobieta 50
dziesięcioletnia, to już jest babcia 30 lat ja temu. Ja nie mam tak zakodowanego. Ale słuchaj, ale ja myślałam... Nie, ja jestem wiecznie młoda. A ja myślałam 30 lat temu, że jak będę miała tyle lat, to będę chodziła o laseczce niemalże. A tu się okazuje, że ja mam bardzo dużo siły, energii i pomysłów. Moja sztuka, którą wyprodukowałam, Więzi rodzinne, jest to czarna komedia, ale poruszająca bardzo ważne sprawy. I muszę ci powiedzieć, jak my, bo grają tam same panie, schodzimy po przedstawieniu i podpisujemy, rozdajemy autografy, to bardzo dużo kobiet jest wokół nas i też identyfikujących się, właśnie z tą sytuacją. No to co, zaglądamy, co się dzieje. Dobrze się dzieje. To może nałożymy tak. Twoja artystyczna kompozycja. W takim razie... Moja artystyczna kompozycja, to proszę pani. Danie odpornościowe według Małgorzaty Pinkowskiej, gotowane na parze ziemniaki, łosoś, marchewka, moje ukochane pietruchy, ja je tak pietruszka lubię. I to wszystko... O, przepraszam was, pietruszki. Proszę bardzo, użyj ręki. I teraz mój ukochany olej lniany. Jeszcze jest ważne bardzo, żeby było sól i pieprz. O, może tak bym zrobiła geometryczny, ładniejszy wzór. I nie musimy wcinać całego oleju, ale możemy maczać te warzywka i naprawdę jest to przepyszne i wykwintne. Słuchajcie, tak wygląda podanie, a teraz tysiąc pytań do dietetyka. No i cóż mamy dobrego w tym daniu dla osób starszych? Odporność na różne choroby, miażdżyca, to łosoś i jego wspaniałe omega-3, kwasy tłuszczowe, które pomagają nam uelastyczniać naczynia, przez które krew wspaniale płynie. Marchewka, beta-karoten, antyoksydant, olej lniany, tak? Ja bym dała troszeczkę mniej i nie zabrakło nam jeszcze świeżej pietruszki, bogatej w witaminę C, dobrej na odporność. Danie wspaniałe, dodałabym tylko surówkę. I tyle, przed nami wielkie wyzwanie. Zima, dlatego zadbajmy o naszą odporność. Bomba witaminy C, antyoksydant, chroni nas przed wieloma bakteriami i wirusami. Wiedziały o tym zresztą nasze babcie i prababcie, ale w towarzystwie czosnku działanie jest o wiele mocniejsze. Każdy wie, co się stanie, jeśli ten czosnek zmiażdżę. Porażający zapach, który jest w stanie odstraszyć wielu adoratorów, ale również bakterie, ale również wirusy. Niektórzy eksperci uważają, że grzyby, a niektórzy mówią, że nawet pasożyty. W związku z powyższym, mieli Państwo, na przykład sos winegre, cytryna, czosnek, trochę oleju, troszkę musztardy wymieszać na sałatkę. Albo czosnek z chlebkiem. Radzę zrobić to wieczorem i popić mleczkiem z miodem. Jakąkolwiek kombinację wybierzemy, byle codziennie zjeść jeden ząbek czosnku, zjeść jedną cytrynkę i, mieli Państwo, w niniejszym, na zimę, mamy swoją osobistą tarczę antyterrorystyczną, jesienno-zimową. Na zdrowie! Wiadomo, jak dietą wzmocnić odporność, ale czy chodząc w takim wietrze, kiedy jest tak zimno, to też ją wzmacniamy? Niezależnie od temperatury powinniśmy zażywać świeżego powietrza. Nie tylko dla radości, dla kondycji, ale również dla kondycji śluzówek dróg oddechowych, bo to przecież tędy wnikają wirusy, które dają początek infekcjom, a śluzówki potrzebują i dużo świeżego powietrza, i wilgotnego, czyli tak naprawdę spaceru. No a to, że takie niebo jest szare, to chyba jest niedobrze, bo słońca nam potrzeba. Rzeczywiście do takiej idealnej odporności potrzebna jest witamina D. Jeśli nie ma słońca, to musimy szukać witaminy D w innych źródłach, w pokarmach, w suplementach diety, w jakichś preparatach wielowitaminowych. Witamina D to nie tylko kości, ale także odporność, także to jest bardzo ważne. Czy kobiety, mężczyźni dojrzali mają słabszą odporność? Nie można tego tak jednoznacznie powiedzieć, że im człowiek jest starszy, tym ma słabszą odporność. Jeśli o to dbamy świadomie, to wcale nie musimy być słabsi, jeśli mamy 50, 60 czy nawet 70 lat. Chyba za letnio się ubrałam. Chyba dzisiaj nie doceniłyśmy pogody. Rzeczywiście trzeba się ubierać stosownie do temperatury i wtedy każdy spacer, niezależnie od tego, jak jest duży mróz, jest prawdziwym hartowaniem. Jeśli ubierzemy się źle, to nawet jeśli mamy plus 10 stopni, to możemy się przeziębić. Za chwileczkę chcę Małgosię Pieńkowską zabrać na tenisowy trening. Czy to ma jakiś związek z odpornością, takie regularne ćwiczenie? Oczywiście ma. Wysiłek
odpowiedni do naszych możliwości, ale trzeba pamiętać o tym, żeby przed wysiłkiem był odpowiedni posiłek i żeby odpowiednio długo się wyspać. Dane naukowe mówią o tym, że cisza i ciemność w czasie snu jest naprawdę niezwykle ważna. To nawet nie przyszło mi do głowy, że to może mieć coś wspólnego z odpornością, ale jeszcze papierochy, prawda? Papierochy i alkohol. Rzucamy. Odradzamy palenie. Wręcz zniechęcamy. Czekamy na Małgosię, ale przez chwilę przepytam Cię na okoliczność odporności. Zgodnie z przysłowiem sport to zdrowie. Niezależnie od wieku hartujemy swój organizm, pobudzamy układ krążenia, lepiej to wszystko zaczyna pracować. To też wszystko wpływa dobrze na nasze samopoczucie. Nic innego jak tylko uprawiać sport, a w szczególności tenis. W takim dojrzałym wieku, 3 razy w tygodniu grając w tenisa, uprawiając jakiś sport, myślę, że to jest dobra dawka do tego, aby utrzymać organizm w dobrej kondycji. Czego dojrzały człowiek może się nauczyć grając w tenisa? Przede wszystkim tenis w każdym wieku moim zdaniem uczy dyscypliny, kształtuje charakter. To są dwie takie podstawowe rzeczy. Małgośka, no mam dla Ciebie niespodziankę. Dodam tylko, że to jest sparring partner Radwańskiej. Na to co, wyjmujemy rakiety tak, i tak nas, super. No Ty to nie jesteś nowicjuszką, moja droga, jeśli chodzi o tenis. No ja staram się grać 2 razy w tygodniu, mam różnych trenerów. W wieku Dawida, bo to zawsze są najfajniejsi panowie, którzy mają cierpliwość, którzy chwalą i którzy nie są znudzeni tym sportem. Jedno takie ćwiczenie krótkie, oswajające z rakietą i przejdziemy sobie do gry. Proszę, po piłeczce. Tak. Dobra. Jedna dla mnie. Mhm. I staramy się na zmianę raz jedną, raz drugą stroną odbijać piłkę na rakiecie. Hop, hop, hop. A wiesz, Dawidzie, że miałam taką panią trener, która kazała mi wszystko robić lewą ręką. Bo jeżeli praworęcznie obciążałem cały czas jedną stronę, prawą stronę, to tutaj jest bardziej rozbudowana i ta lewa trochę cierpi, bo jest troszkę słabsza, więc dla równowagi często też się próbuje to robić lewą ręką. Spróbujmy zrobić lewą ręką. A właśnie. Bardzo ładnie. Też dziękuję, skupiamy, Dawidzie. Skupiamy widzisz, się. Dlaczego są fajni te cytryny? Skupiamy się na tym, co robimy, więc jeżeli skupiamy się na tym, co robimy, wyłączamy się też z naszych codziennych obowiązków, tych wszystkich tam problemów mniejszych, większych i to też jest właśnie powód, dla którego warto uprawiać sport. Proszę, Gosia, zaczyna. Zaczynam. O właśnie, a ja tutaj. Ja raz do jednej pani i raz do drugiej. Bardzo ładnie. Więcej spokoju, troszkę cierpliwiej. O właśnie, tak jak Gosi to bardzo ładnie wychodzi. No, Gośka widać, że grasz regularnie. Widać, jestem spokojna, prawda, Dawidzie? I jest praca nóg nawet, taka bardzo, bardzo przyzwoita. Jednak trening czyni mistrza, no. A teraz jakby się panie zamieniły miejscami. Ja uwielbiam backhand, ja mam lepszy. Patrzymy na piłkę do samego końca. Dziękuję bardzo Mariolu, Tobie i Państwu za miły dzień. Idziemy na wodę. Pa! Dojrzałość to dla mnie radość, zgoda na wszelkie błędy, dokonywanie decyzji, ciekawość, rozwój, odpoczynek i przyjaciele i rodzina.